Zanim zaczniemy tego vloga, muszę wam powiedzieć, że to będzie trochę taki miks dzisiejszego dnia i dnia sprzed dwóch dni. W poprzednim vlogu mówiliśmy z Kacprem, że zaczęliśmy nagrywać nasz pierwszy dzień w Świnoujściu, ale skończyliśmy w połowie dnia. No bo tak się złożyło, każdy z nas, ja poszłam z mamą do kina na dzień dziecka i mamy, a Kacper poszedł ze znajomymi na mecz, więc przestaliśmy w połowie dnia nagrywać, jakoś do tego już później nie wróciliśmy. Dlatego zobaczycie, nie chcemy zmarnować tych klipów, a i tak dzisiaj wracamy do Poznania, a nasze powroty zazwyczaj wyglądają tak samo, więc nie chcemy zmarnować tych klipów, a przy okazji vlog będzie trochę ciekawszy, także zapraszam do obejrzenia poprzednie dwa dni wcześniej i potem wrócimy do rzeczywistości. Witam w kolejnym vlogasie, na razie bez odcinki, a to dlatego, że na szczęście, będąc w Świnoujściu, mieszkamy osobno, co nie zmienia faktu, że i tak zaraz do niej idę, ale zanim to nastąpi, chciałbym wam coś pokazać. Patrzcie. Tak wyglądało moje łóżko pościelone dzisiaj przez noc. To jest prześcieradło w ogóle, które było moją kołdrą. I tak sobie leżałem po prostu i byłem tym przykryty. No to są poduszki takie ozdobne, ale użyłem ich jako takie poduszki do spania. A to wszystko dlatego, że wczoraj troszkę późno poszedłem spać, no późno, no stosunkowo późno, bo u mnie w domu już wszyscy spali. I byłem przekonany, że pościel będzie tutaj w tym łóżku schowana w tej skrzyni. Jednak tak nie było. Jedyne co było w tym łóżku to właśnie to prześcieradło. A nie chciałem się w środku w nocy trzepać, przez cały dom szukać tego i nie chciałem nikogo budzić, więc uznałem, że będę musiał tą jedną noc wytrzymać właśnie na czymś takim. I było super. Było super pewnie dlatego, że sam spałem. A teraz jak już pokazałem wam wszystko, co miałem pokazać, to lecimy odwiedzić Okcie, może ma jakiś plan na dzisiaj, zobaczymy. Tak, wyczekiwała przy drzwiach, od razu mnie otworzyła. Siema, Lucek. Przyszedłeś mnie przywitać. Tak. Chopacz, widzisz? Idzie. No. Jak ci się spało beze mnie? Ty schiłaś za mną? Nie. Było to... super. No i fajnie, bo ja też tak uważam. Spałam sobie z Ludzkiem. Przeszliśmy z chaty, przeszliśmy 10-15 metrów i zorientowaliśmy się, że musimy wrócić przez to, że nie mamy w ogóle pamięci na telefonie, na aparacie. Więc musimy przerzucić klipy i wtedy dopiero wychodzimy. Chcielibyśmy już wyjść, ale Kapi mówi, że fajnie by było mieć swoją kurtkę, tylko że jest aktualnie zajęta. Ale wiesz co, ja ci powiem na to? Nie wiem. To nie jest miejsce na twoją kurtkę. To nie jest miejsce na Ludzkę. To jest miejsce na Ludzkę, Ludzek ma wszędzie swoje miejsce, a miejsce na twoją kurtkę jest tam, na wieszakach. Prawda? Dobra, udało nam się wyjść z domu, ja odzyskałem kurtkę od Ludzka i teraz zmierzamy w stronę plaży. O! Ciekawe, czy to było słychać. O nie! Ale fart. Ale celowała w nas. Właśnie mewska takie są, że celują w ludzi tą kupą, ale na szczęście nie trafiła. W każdym razie idziemy na... Gdzie my idziemy? Idziemy na plażę, właśnie. Idziemy na plażę i mam nadzieję, że wciągniemy jakiegoś gofra. Dość mocno. W każdym razie spacerujemy sobie wzdłuż wybrzeża, wdychamy jód, miód, jodynę i niestety jest problem mały, bo raz, że prawdopodobnie jak wjedzie mocna fala, to mi zmoczy buty, a dwa, dlatego już tak oglądam do tyłu, a dwa zaczyna kropić. No. Właśnie dlatego wziąłem tą kurtkę, dlatego musiałem zrzucić Ludzka z niej, bo byłem przygotowany na to, że dzisiaj będzie padać i zaczyna padać, dlatego chyba spadamy i nici z goferka. Nie, znajdziemy goferka pod zadaszeniem. Goferek musi być. Ale jak zacznie lać? Nie zacznie. Dobra, uciekamy. Tutaj byśmy chcieli wskoczyć na goferka. Podobno są najlepsze w Świebodzinuściu. Mamy nasze goferki, ja mam standardowo zawsze z tym samym, tak, a Kapi ma z musem twarogowym. Dokładnie, byłem ciekawa jak to smakuje. No wiem. Właśnie, ja spróbuję pierwszy. Okay. Nie no, masz zjedz sobie. A, mogę. Specjalny klient. Ja już dawno kupiłem. Dobra. No. Dobre, nie? No, nie.
A teraz spróbuj swój. Zdecydowałem, twój smakuje jak każdy inny. Haha. W ogóle to patrzcie na tą pogodę. Specjaliście. Specjalnie zwinęliśmy się z plaży, bo będzie padać, bo myśleliśmy, że będzie padać. Było mocne zachmurzenie, kropiło już, więc uznaliśmy, że uciekamy. 5 minut później praktycznie czyste słońce. Niebo i słońce. To jest klasyczne Świnoujście. I tutaj żadna prognoza, no co ja się tak mylę? Prognoza pogody nie działa. Kompletnie żadna. Dlatego jak przyjedziecie tutaj, nie sugerujcie się tym, że jest na przykład powiedziane, że jutro będzie ładne. Na przykład jutro będzie lało. I na odwrót. Jesteśmy w domu, dotarliśmy. Teraz mamy jakąś godzinę i lecimy na obiad do Kacpra. A mnie tak zmęczył, chociaż może bardziej od samego chodzenia zmęczyło mnie wchodzenie po tych schodach tutaj. Ale to łażenie dzisiaj po mieście też mnie zmęczyło, bo jak ostatnio tu przyjeżdżaliśmy, to ciągle autem gdzieś sobie podjeżdżaliśmy i dopiero robiliśmy spacer. A teraz właśnie tylko sobie chodzimy. I możecie mi uwierzyć albo nie. Ja kiedyś bardzo dużo chodziłam, bo mieszkałam na jakby blisko plaży, a do szkoły chodziłam na drugi koniec miasta i tak codziennie pół godziny szłam do szkoły i drugie pół godziny wracałam, więc byłam przyzwyczajona do takich długich dystansów, ale od kiedy mieszkam w Poznaniu i dojeżdżam autobusami, to już trochę nie. Albo Kapi mnie podwozi. To już trochę mniej, gorzej z moją kondycją, ale nie ma tragedii. Dobra, wróciliśmy. Ja już jestem praktycznie gotowa, jeszcze muszę zrobić kilka rzeczy przed wyjściem. No i jak zwykle muszę nakarmić mojego kota. I tak, za dużo bronzera, wiem, widzę. To byś tylko chciał jeść, co nie? Zawsze się widzimy w tym miejscu na klipach z powrotów do Świnoujścia. Bo ty musisz dostać ode mnie jedzonko, a ja ci je dam i później już znikniesz i nigdy cię już nie zobaczę. Tak, dlatego zawsze czekam na ostatnią chwilę, bo wiem, że później i tak mnie olejesz. Ale już prosi mnie od kiedy wstałam, czyli od 9, a jest już po 11, więc no nie można tak długo trzymać go w niepewności. Nie, zjesz sobie teraz. Zjesz. Luzek jednak ode mnie nie uciekł po jedzonku, więc należy mu się czesanie, co? Będziesz chciał się poczesać? Na pewno. No chodź. No chodź. No. I została. Luzek, zostaw! Ociera się o ekranik. Chodź. Moje małe, słodkie baby. Za miesiąc przyjadę i będę ci tak pieścić codziennie. Codziennie przez 2 miesiące. I będę z tobą spać, i będę cię karmić, i będę cię wyczesywać. Przez całe 2 miesiące. No. Karteczki dla mamy rozwieszone. Lucek najedzony, wyczesany i zadowolony. Więc ja też mogę się zbierać, czekam na Kacpra i lecimy na pociąg. Jesteśmy w pociągu. To była spora walka. Batalia była. Wszyscy wpadli na ten sam pomysł, czyli pójść daleko, daleko, gdzie stoi w Polsce autobus i czeka na czas odjazdu. Pociąg. Pociąg. My zawsze tak robimy, bo wtedy możemy właśnie usiąść na tych podwójnych miejscach i naprzeciwko nas nikt nie siedzi. Więc zawsze tak robimy, żebyśmy mieli swoje miejsca po prostu bezwygodnie i, no i po prostu tak robimy. I wszyscy na to wpadli i po prostu szliśmy takim konwojem ludzi. Dokładnie. Prosto na pociąg. Jak nikt, po prostu tutaj nigdy nie przychodzi, widać mi halo, a Kapi tak się zgrzał, cały spocony jest. Zaraz idę się przebrać koszulkę tu na zewnątrz, bo... Ta jest cała mokra. No, ale jeszcze musiał się wrócić do mieszkania, bo ironicznie zapomniałam aparatu zabrać z mieszkania i musiał lecieć na 4. piętro z powrotem, a dopiero co wchodził. Ale tak to jest, jak mnie pogania. Tak to jest. Dojechaliśmy na miejsce, chyba kiedyś wyjdziemy, a tutaj jest Kamil. Co ci się? Zorientowaliśmy się, że Kamil jest z nami dopiero w Szczecinie. A siedział za nami. No, a ty przyszedłeś jakoś później, czy nie, siedziałeś cały czas tutaj? Ja w ogóle przyszedłem sobie tam do początku, nie? No my też. Tak, jeden przy tym. Przy porcie. A, przy porcie, nie? Tak. No my tak samo. To nie jest. A kiedy się skapałeś, że to siedziłeś? Ja, bo ja w ogóle z Mulajem słuchałem muzykę, no. A ja dopiero jak ty wstałeś chyba, że się aha. No to w Szczecinie.
dotarliśmy do domu, od razu się tylko walnęliśmy, bo po prostu wykończyła nas ta podróż. Dawno nie jechaliśmy pociągiem, a jeszcze jak wysiedliśmy, to po prostu w Poznaniu jest tak gorąco i duszno. Warto również nadmienić, że było pół godziny opóźnienia. Tak, więc spędziliśmy w tej podróży jeszcze więcej czasu niż powinniśmy. I właśnie wrzucam vloga, który po prostu jest tak pechowym vlogiem, bo renderowaliśmy go chyba z 4 razy i za każdym razem coś było nie tak, z niewiadomej przyczyny. I później dzisiaj rano, jak chciałam go wrzucić na kanał, to dostaliśmy prawa autorskie i to takie prawa autorskie, które po prostu blokowały filmik i nikt go nie mógłby zobaczyć. Za to, że pokazaliśmy fragment, albo no, dosłownie kilka sekund po prostu na telewizorze meczu, bo właśnie Kacper tam mówił coś o tym meczu, który wtedy był. No i dostaliśmy prawa autorskie, więc musiałam go usunąć i zrenderować jeszcze raz, żeby zakryć ten moment. I nie wiem, czy to wystarczy, więc wrzucam go od nowa i zobaczymy. Ale jeżeli się nie uda, to się wkurzę. A teraz na obiad będą gołąbki. Maestro kucharz Kacper będzie podawał teraz gołębie, bo kciołeży i nic jej się nie chce robić. W ogóle to dobrze, że postanowiliśmy wcześniej zrobić jakieś zakupy, zachowaliśmy przytomność umysłu i kupiliśmy sobie jeszcze takie gołębie, które się nie psują, o dziwo, nie psują się. W każdym razie Ogcia dzisiaj chciała zerwać z naszym postanowieniem i naszym wyzwaniem i miała zamiar pójść sobie do Maka, żeby coś wciągnąć. Ale ja powiedziałem, nie, mamy gołębie. Ja nie chcę narzekać, bo Kapi wstał i zrobił te gołąbki. Co prawda nie za wiele musiał zrobić, bo tylko je podgrzał, ale nadal mi się nie chciało wstawać. Ale jak zwykle musiał je doprawić po swojemu i po prostu pali mnie w gardle. On zawsze wszystko tak doprawi na ostro, że ja po prostu wymiękam. Ja lubię ostre, ale jego ostrość to już jest po prostu... Chciałem powiedzieć, że tutaj tylko dwa ziarenka takie wrzuciłem i jasne, koniec. Jasne, jasne, chyba takie. Nie, tej przyprawy z Indii, co rodzice przyjęli, dlatego takie ostre. Dobra, bez zbędnego przedłużania tego vlogasa, który i tak już wyszedł na pewno bardzo długi, chcieliśmy podziękować za wszystkie maile, które nam piszecie, bo ostatnio naprawdę dużo ich zaczęliśmy dostawać i jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni i bardzo zadowoleni, nie wiem jak to bardziej opisać. I chciałbym również w tym momencie, jak już wszyscy mnie tak bardzo słuchają, zakończyć tego vloga. Jeżeli się podobało, to wiecie co macie robić, jak się nie podobało, no to bywa, może inny się spodoba. I zapraszamy do oglądania następnego vloga, który wyjdzie za około 2 dni. Bye!